jeziorka nie pokona, nawet słynna Barcelona. I ławiaku dobrze wiesz, że najlepszy IKS. W dzisiejszym meczu rozmawiamy z trenerem jeziora Kajłowa, panem Wojciechem Figurskim. Panie trenerze, poprosimy o krótki komentarz do dzisiejszego spotkania. No myślę, że mecz miał dwa oblicza. Pierwsza połowa, trzeba przyznać, że dosyć wyrównana może z naszą przewagą w pierwszej części tej pierwszej połowy, którą udokumentowaliśmy szybko strzelonym golem i wydawało się, że mieliśmy wszystko pod kontrolą. Natomiast no straciliśmy bramkę w bardzo prosty sposób po rzucie z autu i kiedy gospodarze wyrównali, to ta bramka bardzo, bardzo widocznie ich no napędziła, można powiedzieć, tak, bo od tego momentu gdzieś gospodarze i stworzyli drugą dosyć korzystną sytuację po rzucie z autu, mieli też swoje okazje po rzucie rożnym, gdzieś ten fragment drugiej części tej pierwszej połowy mieliśmy nieco słabszy, natomiast no z przebiegu meczu bardzo istotna okazała się bramka, którą zdobyliśmy tuż przed przerwą na 2-1. No wiadomo, że taka bramka zawsze dodaje skrzydła gdzieś tą drużynę, która tą bramkę traci, na pewno gdzieś te skrzydła lekko podcina i tak naprawdę no w drugiej połowie, kiedy zdobyliśmy tą trzecią bramkę, to myślę, że nasza przewaga była bardzo, bardzo wyraźna. Mieliśmy dużo sytuacji i ten mecz mogliśmy, a nawet powinniśmy wygrać wyżej, także cieszę się, jak mój zespół dzisiaj się zaprezentował. No co prawda było te strata tych dwóch bramek, bo straciliśmy je, tak jak mówię, no dosyć łatwy sposób po rzucie z autu i po rzucie rożnym, gdzie no, zabrakło i asekuracji i takiej większej no, agresji gdzieś w tej walce o piłce, ale ważne, że zdobyliśmy aż 6 bramek dzisiaj, mogliśmy zdobyć więcej, graliśmy dobrze w ofensywie, dobrze na połowie przeciwnika, także no byliśmy gdzieś pomimo doświadczeń sprzed dwóch tygodni, kiedy też w meczu z Rzęsą Nowe Miasto Lubawskie z drużyną z dolnych rejonów tabeli, ta nasza postawa na połowę przeciwnika no nie była taka, jakiej oczekujemy wszyscy, do jakiej jesteśmy przygotowani, także na pewno wyciągnęliśmy z tamtego meczu sprzed dwóch tygodni wnioski i cieszymy to, że dosyć pewnie dzisiaj wygraliśmy. Panie Wojtku, dzisiejszy mecz, hat-trick w pana wykonaniu. Czy wrócił instynkt strzelecki? Czy wrócił? No nieskromnie myślę, że mogę powiedzieć, że ten instynkt zawsze gdzieś tam jest, tak? Także gdzieś dostrzegłem trzy bramki, miałem dwie asysty, wszystko wydawałoby się, że ładnie, pięknie, natomiast no ja też mam świadomość, że dwie, trzy sytuacje gdzieś, no dwóch, trzy sytuacji nie wykorzystałem bardzo, bardzo klarowny, także no też taka jest moja rola, tak jestem środkowym napastnikiem, gdzieś kiedy jestem na boisku, to już te relacje zawodnicze nieco się zacierają i każdy ma swoje zdanie do dopełnienia, tak, będą bramkarz, obrońcy mają bronić, pomocnicy gdzieś muszą tą grę i do przodu, i do tyłu organizować, to są napastnicy, są od strzelania bramek i ja cieszę się, że jeszcze gdzieś tam mogę chłopakom pomóc, że no cieszy mnie dzisiaj to, że zdobyłem trzy bramki, mam świadomość tego, że mogło, nawet powinno być ich więcej, natomiast no, czy ten instynkt powróci, to jak powiedziałem, no jakoś najdłuższa moja przerwa od 12 kolejek to raptem dwa mecze w strzelaniu bramek, także myślę, że gdzieś chłopacy mnie znajdują, to się mówi, gdzieś ta piłka też mnie szuka, także cieszę się, że to ja powiedziałem wcześniej, że mogę gdzieś jeszcze w niektórych fragmentach pomóc chłopakom na swoją dyspozycję. Widać, że mieć takiego trenera to skarb, że trenuje, strzela, to jeszcze asystuje. W waszym wyjściowej 11 dzisiaj zagrało sporo młodzieżowców. Takie pytanie jest troszeczkę wybiegające na przyszłość. Jaki jest cel w ogóle Jeziorata jeszcze na koniec tych rozgrywek? I na przyszły sezon, czy budujecie już drużynę na awans do trzeciej ligi? Spokojnie i przede wszystkim spokojnie do tego wszystkiego podchodzimy. Naszym celem było miejsce w pierwszej, przed sezonem pierwszej piątce, zajęcie miejsca w pierwszej piątce i chcielibyśmy
No powiem tak, no ciężko nam będzie zejść poniżej tego miejsca, to szczerze trzeba przyznać, no jest, no gdzieś chcielibyśmy minąć, czy motor Lubawa, czy KS, no to no, mamy świadomość, że też nie wszystko od nas zależy. Myślę, że ten mecz ręce dużo nam zaszkodził, także my w każdym meczu chcemy, no każdy trener chce grać o zwycięstwo, tak, banalne, ale no żaden trener nie powie, że nie gra, że gra o coś innego. Chcemy grać w każdym meczu o zwycięstwo i myślę, że to nasza gra może się podobać, że gramy ofensywnie, gramy do przodu, jakoś nie kalkujemy zbytnio i ja no, w dużej mierze jestem w większości meczów zadowolony z chłopaków, natomiast do przyszłego sezonu tutaj też jeszcze no, musimy poczekać, jakie będą cele klubu, jakie będą założone, jak powiedziałem, wszystko spokojnie, pamiętajmy, że jesteśmy dopiero Beniaminkiem, także my też mieliśmy świadomość, że będziemy mieć i trudne momenty i te lepsze, to myślę, że to się potwierdziło w przekroju całego sezonu, który no jeszcze się nie skończył, zresztą jakoś nie chcę tego podsumowywać, tak, ale tak jak powiedziałem, no przede wszystkim chcemy grać ofensywnie, chcemy grać do przodu a cele na przyszłość określimy zarządem, podejrzewam gdzieś w czerwie między sezonami. Natomiast tutaj pan już wspomniał, no dzisiaj dużo młodzieży, bo dzisiaj wyszło 6 młodzieżowców w pierwszym składzie i ja jestem jak najbardziej zadowolony z ich postawy, bo muszę przyznać, że no każdy z nich trenuje sumiennie i tutaj nie ma żadnych nieobecności żaden z tych młodych zawodników, także myślę, że jeżeli będą pracować, jeżeli będą słuchać, podpowiedzieć czy to moich, czy nawet starszych zawodników z boiska, to będą się uczyć i w przyszłości czy to klub, czy nieco lepsze kluby będą z nich pożyte. Widać, że połączenie młodości z doświadczeniem przynosi efekty w Jezioraku. Gratulujemy dzisiejszej wygranej. Naszym rozmówcą był trener Jezioraka Wojciech Figurski. Ja mam jeszcze takie delikatne pytanie. 3 bramki dzisiaj, 15 w obecnych rozgrywkach, 193 bramki zdobyte w Jezioraku w rozgrywkach ligowych. Czy jest szykowana jakaś, powiedzmy, taka okolicznościowa koszulka? Z okazji 200 bramek, jak się domyślam, nie jest to 103 jeszcze, tak? Jakoś przyznam szczerze, że jak już jest mecz, to o tym nie myślę. Gdzieś przed meczem mam gdzieś to z tyłu głowy, przyznam szczerze, że no fajnie byłoby tą liczbę osiągnąć. No, myślę, no wreszcie jestem przekonany, że to prędzej czy później się wydarzy jakoś. Jeżeli nie w tym sezonie, to przyszłym myślę, że te 7 bramek jestem w stanie zdobyć. Jak już to się stanie, to na pewno jakoś to delikatnie będę świętował, bo naprawdę no gdzieś jestem zadowolony z tego, że gdzieś no pomogłem i klubowi w trudnych latach i gdzieś we wcześniejszych też te bramki strzelałem, mimo że gdzieś te nie ma co się czarować, relacje z kibicami moiowskimi moje są no nie najcieplejsze, można to było nawet zauważyć dzisiaj, gdzie no okej, no nie strzeliłem w bardzo prostej sytuacji tej bramki jednej czy drugiej, natomiast no kiedy jest złość kibica, to człowiek jest jakoś do tego jeszcze podejdzie ze zrozumieniem, tak? Natomiast kiedy to jest jakaś szydera czy ironia, no to boli, że człowiek tak, który podkreśliłeś, strzelił tych bramek dla klubu blisko 200, który dużo pomógł temu klubowi gdzieś w plebiscycie na najbardziej nielubionego zawodnika, wygrałby ze 99% przewagą na drugim zawodnikiem, tak? To nic, ja robię swoje, na szczęście mam grubą skórę, gdzieś być może mnie to czasami irytuje, gdzieś tam może te moje dyskusje też są jakieś niepotrzebne czy zaczepki, ale no czasami tych prowokacji ciężko wytrzymać, także odbiegłem nieco od tematu, ale tak jak powiedziałem, jestem bardzo dumny, bardzo szczęśliwy z tego, ile bramek strzeliłem dla Jeziorka, mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej, a gdzieś z tą reakcją zdążyłem się przyzwyczaić przez te wszystkie lata już, także dla mnie to jest tak samo oczywiste, że po poniedziałku następuje wtorek, po wtorku środa i tak dalej, także te 200 bramek osiągnę prędzej czy później i będę miał z tego na pewno dużo frajdy. Dzisiejsze spotkanie w Miomynie pomiędzy Tęczą Miomy na Jeziorakiem i Ława zakończyło się zwycięstwem drużyny z Iławy 6-2. O krótki komentarz na temat dzisiejszego meczu prosimy trenera Tęczy Miomy, Rafała Gębieskiego. No, dzisiejszy mecz był dla nas trudnym, trudnym meczem, ponieważ przyjeżdża drużyna z czołówki, tak, która
robi awans z sezonu na sezon. Przyjechali zmobilizowani z młodymi chłopakami, którzy chcą wejść do pierwszej drużyny Jezioraka. Nam było ciężko od samego początku, na samym początku meczu w 7 minucie, czy w 8 straciliśmy bramkę. No niestety jakoś to podcięło nam skrzydła w pierwszym momencie. Na nasze szczęście strzeliliśmy w miarę szybko kontaktową bramkę. Mieliśmy po tej bramce kilka sytuacji, z których mogliśmy wykorzystać. Strzelić na 2-1, może nawet na 3-1. No niestety nie udało się. Przed końcem pierwszej połowy dostaliśmy bramkę na 2-1. No niestety chłopaków tutaj nie udało się uratować w szatni. Wyszli na boisko, poprawili, Jeziorak poprawił na 3-1. Także no, ciężko było się później podnieść po takich dwóch ciosach. Panie trenerze, tracimy dwie bramki praktycznie w 45 i w 91 minucie. Z czego to wynika? Mało koncentracji na meczu, żeby dobić na przykład wynik korzystny do przerwy? Mi się wydaje, że bardziej, że zmęczenie chłopaków. Trenujemy po 12-10 zawodników. Na mecz mamy też gołą 11. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, że nie mamy sił pod koniec meczu. No i koncentracja też na pewno. Najbliższy mecz gramy w Biskupcu. Jakie plany na ten mecz? No plan 3 punkty. Plan każdy teraz, każdy mecz to jest plan 3 punkty, ponieważ nas satysfakcjonuje tylko 3 punkty w każdym meczu. No zobaczymy, jak na ten mecz wyjdziemy. Mam nadzieję, że zawodników będę miał do dyspozycji wszystkich. Dzisiaj też kartka Marcina Jakubowskiego, pauza, tak? Także który zawodnik jest w środku pola, nie do zajechania. No nie było go, nie dało rady się uniknąć przed tym, także zobaczymy, co będzie za tydzień. Dziękujemy naszym rozmówcom, był trener Pęczym Rafał Głębiewski.